takie w milczeniu. Praca musi być zrobiona z papieru, bo inaczej to... W ściele się wiatru zawiązły, odrzucamy tak trochę niemrawą w stronę domowców. No, orientujemy się, że obie strony są cokolwiek zmęczone. Dwie kolejne szarże, walki uliczne. Jednak nie, jednak demonstracja kierowana przez młodych ludzi, najprawdopodobniej studentów, po raz kolejny ruszył Pluta Muzamo. Milicja, która została odrzucona w tym momencie własnymi petardami łzawiącymi i kamieniami, cofa się. Szyk ZOMO wyraźnie się załamuje. Demonstranci spychają pluton ZOMO w stronę ich samochodu. I znane nam już nytki po raz kolejny wyjeżdżają, by chwytać, jak mniemam, chwytać tych, którzy są prowodyrami dzisiejszej demonstracji. I rusza kolejna szarża ZOMO. Proszę Państwa, ten plac, plac Zamkowy, był niemym świadkiem podobnych właśnie wydarzeń. Wielokrotnie, zwłaszcza zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, ale także w kolejnych latach tutaj odbywały się demonstracje i takie widoki, które tylko, że nie reżyserowane, udawane, a prawdziwe, mieszkańcy pobliskich domów mogli nie raz i nie dwa oglądać. Pałowanie człowieka, który nie miał szczęścia, biegł z flagą biało-czerwoną, w tej chwili właśnie jest kuty kajdankami, dość brutalnie traktowany przez milicjantów. Kolejne osoby wciskane do milicyjnych nytek. U wylotu placu Zamkowego trwa jeszcze przepychanka, trwa walka między demonstrami a tłumem demonstrantów, który tam się wycofał, tam najbezpieczniejsze miejsce, jak widać, właśnie w całej dzisiejszej demonstracji jest. Kolejne przegrupowanie plutonu ZOMO, tym razem już przy wylocie Placu Zamkowego. Będzie prawdopodobnie próba rozbicia do końca demonstracji. Pododdział ZOMO, no, dosyć sprawny, przyjmuje szyk. Przodu milicjanci tarcza, na głowa hełmy z charakterystycznymi przyłbicami, które miały teoretycznie chronić od odrzucanych z góry kamieni, i zasadniczo spełniały swoją rolę. Chwila przerwy. Nytki cały czas krążą, cały czas gotowe, by chwytać kolejnych demonstrantów, kolejnych przechodców, którzy najbliższy wieczór, a prawdopodobnie najbliższe dni spędzą w miejscu, którego by sobie nie życzyli. Thank you.
trwa wyciąganie pojedynczych osób z tłumu. Jest to taktyka stosowana zresztą na całym świecie przez oddziały tego typu. Rozbicie wielotysięcznej manifestacji bywa bardzo trudne, natomiast wyciąganie z szeregu najgłośniej, najaktywniej zachowujących się ludzi jest trudną. Tą właśnie metodę widzimy tutaj stosują oddziały milicji obywatelskiej. Dość brutalnie, demonstracyjnie wręcz odrzucony transparent, flaga z napisem Solidarności. Oprócz umundurowanych funkcjonariuszy pojawiają się bardzo ważną rolę w czasie dzisiejszych akcji pełnią funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Ubrani po cywilnemu, mieszani w tłum, oni właśnie, ich zadaniem jest typowanie najbardziej, najaktywniej zachowujących się demonstrantów i w odpowiednim momencie chwytanie ich i wskazywanie milicjantom już umundurowanym jako prowodyrów wciąganie do nyski. Widzimy tutaj na środku placu, tak.